Witam was bardzo serdecznie z tej strony Shiro. Kochani, kontynuujemy grę w Noita. Noitaneczka. Kochani, pamiętajcie, że jest już dostępny serwer Discord, który został podany w sumie w opisie kanału, ewentualnie na stronie głównej w linkach. Tak samo tyczy się strony www, gdzie macie w sumie cały harmonogram rozpisany na najbliższy tydzień. Tak więc, moi drodzy, zapraszam was jeszcze raz do wstępowania właśnie na... na tą stronę i naszego Discorda, ponieważ świetnie się tam bawimy, a czym nas więcej, tym weselej. Dobra, ale ostatnio skończyliśmy na polimorfii i tutaj nam chyba nie wyszło troszeczkę. Troszeczkę nam nie wyszło, tam jest różka, którą chciałbym ewidentnie złapać. Czy tu będzie jakieś przejście? To jest pytanie za milion punktów. No i kochani, jest to ostatni odcinek, jeżeli chodzi o ten nasz tydzień. Ostatni. Dobra, co to było? Ogień. No to w sumie się dobrze zgadza. Niech to się podpali na lajcie. I tak właśnie, jest to ostatni odcinek, w tym tygodniu przynajmniej. I powiem wam szczerze, dostałem propozycję od jednego z naszych widzów, aby nagrać Don't Starve Together właśnie z widzami. Dlatego możliwe, że niedługo również się to gdzieś pojawi na przemian z Noitką. Jeżeli chcecie również uczestniczyć w takich... Ała! Uczestniczyć w takich tutaj naszych wspólnych rozgryweczkach, zapraszam was właśnie na Discorda, gdzie możemy się dogadać co do naszych rozgrywek. No i to na pewno jeszcze będzie, to się nie martwcie o to. Noitka będzie, bo mi się bardzo w tą Noitkę dobrze gra. O więc na pewno z niej nie zrezygnuję w tej chwili. Tylko wiecie, no to jest taka seria trochę zapychacz, nie oszukujmy się. Ja w Noite nie jestem jakiś super hiper i te sekrety, które są... A tu było otwarte. Te sekrety, które tutaj są, no... No mi troszeczkę dłużej się zejdzie, jeżeli chodzi o odkrywanie właśnie owych sekretów. Dlatego powiedzmy, że Noite to jest taki zapychacz, kiedy nie mamy po prostu w co grać. Niedługo będą nowe serie, typu właśnie Dying Light 2, który już... Już naprawdę niedługo tutaj będzie. W który oczywiście mam zamiar od razu zrobić streama. Znaczy z niego, czy z tego, dobra, nieważne. Zresztą już wolne sobie zapewniłem, jeżeli chodzi właśnie o tą rozgrywkę. Dobra, tu jest tabula rasa. Wszystko pięknie, ładnie. Ja bym ten toksyczny szlam wywalił do lawy. No i z toksycznego szlamu robi się toksyczna skała. A kurde, dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć. Wrzućmy to tutaj. Opróżnimy sobie właśnie jeden zędzerek. Co to było przyspieszaniu? Koncentrowana mana. To nam jest niepotrzebne, powiem wam osobiście. Ale chciałbym zobaczyć, jak lawa zareaguje właśnie na tą manę. O Jezu, jak to się porozlewało wszystko. Dobra. Jak ty zareagujesz na manę? Nie zareagujesz w ogóle. Można ją bez problemu wylewać. Dobra, ale to i tak nam jest niepotrzebne, wyrzuć to. Idziemy dalej. Idziemy dalej, kochani. I kurczę, naprawdę chciałbym w końcu jakiś secret tutaj ogarnąć, ale no jest problem właśnie taki, że... Te nasze podejścia w sumie nie obfitują w jakieś super różki, mimo iż mamy tego moda na Edit Wands Everywhere. Czyli w teorii możemy sobie edytować różki gdzie chcemy. Dobra, idziemy dalej. Idziemy dalej, bierzemy sobie oczywiście HP-ka. I co my tu mamy? No mamy na razie słabe te różki, bardzo słabe. Bardzo, bardzo, bardzo słabe. Pytanie, na co my chcemy iść? Może mogę to kupić. Nie wiem, czy to nie będzie... O kurde, czy ja bombkę rzuciłem? To był misklik, przepraszam, panie bóstwo. Ale nie, no to jest tragedia. To jest tragedia. Z tym już można więcej zrobić, ale to ładowanie many to jest taka porażka. Taka porażka. Dobra, wykorzystamy manę, zobaczymy jak to będzie strzelać. No w sumie też nie jest źle. Obrażenia 5, a tu było obrażeń 3. No to jest lepiej. Więc zrobimy sobie to w ten sposób.
Zrobimy sobie to w ten sposób. Ja bym te wszystkie inne różdżki zostawił, bo teoretycznie one nam nie przeszkadzają. W żaden sposób nam nie przeszkadzają. Wylejmy to do końca, weźmiemy wodę i lecimy dalej. No, więc kochani, właśnie tak jak wam powiedziałem, no i ta będzie teraz zapychaczem. Ja jeszcze nie mam w sumie serii na poniedziałek. To wam powiem szczerze osobiście. Nie mam żadnej serii na poniedziałek, dlatego będę dzisiaj pewnie myślał na streamie. Znaczy dzisiaj, tak, czy wczoraj myślałem na streamie, bo to jest niedzielny odcinek. Radar na wrogów. Potrafisz wyczuwać pobliskich wrogów. Zwiększone zdrowie jednorazowo, otrzymujesz premię 50% i rob na krew. Wszystko od dupy. Zmieniamy to. Pokój z bogami. To jest nie, rozgniewany duch. Z pomocą przychodzi ci zły duch, który kopiuje pobliskie zakręcia i pociski. I ślad lewitacji. Podczas lewitacji stawiasz ślad magicznych iskier, które rania przechodzących przez nie stworzenia. No nie, no to porażka, serio. Dobra, ale niech będzie rozgniewany duch. I on strzela tak samo jak i my. Ej, to nie jest złe. Taki nasz towerek, tower defense. Taki nasz tower defense. Chodź duszku, idziemy. Może nawet się nie zabijemy. Wiem, że będę na pewno chciał wracać na górę. Już teraz nie zależy nam, żeby przechodzić jak najdalej, tylko odkrywamy jak najwięcej sekretów i fajnych połączeń. No jak widzicie, ten duszek jest fajny. Ten duszek jest naprawdę fajny. Czy przejście na dole będzie? To jest dobre pytanie. Pewnie nie. Oczywiście, że nie. Mam ogień? Mam ogień. Palmy trochę węgla. W sumie węgiel teraz w tych czasach jest dosyć drogi, ale... ale myślę, że w Noicie to nie jest problem. Dobra, zapamiętam sobie, że tu jest różdżka. Zobaczymy, czy jest druga różdżka. Wow! A się gra rozszalała. Czym ty jesteś? Ślad wody. Zostawia za sobą ślad wody. To może być w sumie fajne. 12.40, tylko dwa sloty. Tylko dwa sloty. Wiecie co? Ja sobie wezmę po prostu ten ślad wody, bo... w sumie myślę, że to może być przydatne. 17.43. Ona jest lepsza. Dobra, to zrobimy tak. To sobie wywalimy. To weźmiemy sobie za tą różdżkę. I co sobie zrobimy tu? Dobra, czy tam się już spaliło? Czy tam się już spaliło? Coś się pali. Ale to zanim się wypali, to troszeczkę minie. Czemu ja nie mam... czy ja nie wziąłem... nie wziąłem refresha? Fuck! Nie wziąłem refresha, kochani. Nie wziąłem refresha. Dobra, ale udało nam się dostać. Uuu, 12.78. 12.78. No, lipa, jeżeli chodzi o ładowanie, ale... znów, ponownie, ja bym sobie zabrał przynajmniej kuleczki. I w sumie to nie jest głupie. To nie jest głupie, że to ma ładowanie mamy 47. Dobra, jest głupie. Ale i tak wezmę tą różdżkę za tą. Podstawowa nie jest zbyt dobra, więc... zobaczmy, jak to będzie działać. Tak z czystej ciekawości. No fajnie, tylko ładowanie to jest masakra. Ładowanie to jest tutaj masakra. No dobra, idziemy dalej. Nie ma co się rozpływać nad rozlanym mlekiem. Rozpływać, rozpuszczać, rozmyślać. Rozmyślać nad rozlanym mlekiem. Czy to było jakieś przejście? Powiem wam szczerze, że nie widziałem. Było gdzieś? Nie. Tu też nie było. Ej, no nie mówcie, że gra wylosowała nam seed, który jest w sumie nie do przejścia. Nie, no dobra, jest przejście jednak. Jest jednak przejście. No i tam już widzimy kokon. Mówię, nie jest zły ten duszek. Myślę, że w późniejszych etapach może być nawet ciekawy. Ale nie zmienia to faktu, że może być problematyczna... problematyczny brak różdżek. Brak różdżeczek, które tutaj nam lecą. O, kolejna różdżka, właśnie. Co my tu mamy? 23.42 z losowością. Ale kurde, to ładowanie many. To ładowanie many. Jak to boli,
że to ładowanie many jest takie niskie. Dobra, weźmy wszystko. Różdżka jest nam niepotrzebna. Z taką maną to ona jest useless. Niestety jest useless. W ogóle ten duszek wali z taką prędkością. No właśnie, wali z taką prędkością, że to już przyjemnie się strzela. Weźmy trochę wody tutaj wlejmy. Niech to się zamiesza. Ale za to się odwaliło, to ja nie wiem. Czym ty jesteś? 0333. Ładowanie many 21. No kurde, dlaczego? Kurde, dlaczego? Nie no, to jest do dupy. Jakbyśmy może mieli jakieś jedno takie walnięcie, które... Oła! Które... Znaczy, jeden pocisk, który wymaga mało many, ale jest potężny, to jeszcze bym się w sumie zgodził na to. Bo nawet dużo many, ale jest potężny, no jakieś tam bossy czy coś, to jest w sumie fajna sprawa. Ale no niestety w tym aspekcie no, nic nie pomoże. Nic nam to nie pomoże. Dobra, jest przejście już na sam dół. Tylko czy ja chcę przejść? Nie chcę przejść, bo... Bo chciałbym jeszcze jakieś różki poznajdywać. Musimy znaleźć jakiegoś breaka. Jakiś żyćka może... O, właśnie przy okazji. Mamy przynajmniej bombki przeładowane. Błąd naprawiony. O, szty! Zrobił 360, jeszcze mnie strzelił? A to gnój. A to gnojek. A to gnojek, no nie. Tak mnie próbował zrobić wała? 360. Kurde. Dobra, warło to warło, na huk drążyć temat. To mnie zaskoczyła menda jedna. To chyba też jest coś, prawda? Prawda. No, wleć, 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 wleć. Tu już nic nie ma. Dobra, czyli jeszcze możemy teoretycznie pójść na lewą stronę. Na lewej stronie nas jeszcze nie było. Prawa już jest zwiedzona. Wiemy, że już tutaj jest w sumie granica, jeżeli chodzi o... Jeżeli chodzi o przejście. Czy tu może coś... O Jezu, co tu się dzieje? Czemu to jest tyle ognia? No ten portal nie wygląda zachęcająco, nie oszukujmy się. Umieraj. Umierać proszę, proszę umierać. Duszkiem jest tak ciężko wcelować. Złoto! Nie, jedno zniknie. No trudno. Jedno znikło. Znykło. 481 golda, to nadal bez rewelacji. Nawet nie stać... Nie, dobra, stać nas już w tej chwili na reroll perków. 33-23. Te dwa sloty, naprawdę? Ale to jest lipa. Kurde, dwa sloty, no. Ale... Znów bierzemy bombki. Znów bierzemy bombki. Ale w sumie to jest 12,40. To wcale nie jest lepsze, to jest 102 ładowania many, wiecie co? Dobra, zmieńmy na chwilę. Nie jąkaj się, Shiro. I zabierzmy tą. To jest ta lepsza, prawda? Tak, to jest ta lepsza, większe ładowanie many. Myślę, że jest bardziej przydatne niż to, co mamy w tej chwili. Wrzućmy sobie to do końca. Tak, tu jest losowanko, więc... Nic nam to nie szkodzi. O, złoto? Złoto! Dość dużo tej krwi. Ale chamstwo. Ale chamstwo. Umyj się. Złoty deszcz! Umyj się. No, tak ma być. Złoty deszcz. Dobra. To tutaj mamy. Po to złoto nawet nie sięgnę. Nawet ja nie jestem aż tak pazerny. Nawet aż ja nie jestem taki pazerny. Kurczę, nie chcę zaraz tego spartolić, więc zastanawiam się, czy... Złym pomysłem nie jest właśnie już się cofnięcie. Cofnięcie do niższego piętra, ale...
Kurde, naprawdę nie mam żadnego gamebreakera, a w trzecim zimowym biomie, no ten gamebreaker już by się przydał. Czym ty jesteś? To jest kółko. To jest kółeczko. Aż nawet jeżeli nie gamebreaker, to przynajmniej, naprawdę przynajmniej przydałaby się czarna dziura. Ta czarna dziura się przydaje właśnie do przechodzenia na inne poziomy. Tam było trochę złota, ale i tak już byśmy nie zdążyli po nie pójść. Czemu ty nie chcesz odlatywać? O kurde, nie chciałem tego rozwalać. Naprawdę nie chciałem tego rozwalać. Okej, dobra, tu już jest kolejne przejście w dół. Boję się, że ten duszek z którymś razem walnie w coś, co nie powinien walnąć i tak się skończy nasza przygoda. Serio. Ale jest skrzynka. Zobaczmy, co jest w skrzynce. Berserkium. Jest to fajne. Na jakiś boss ewentualnie, jak w końcu rozpieprzymy coś, co nie powinniśmy rozpieprzyć, typu na przykład świątynię. Co to było? Au! Świetnie. Świetnie, świetnie, świetnie. 39 HP, czy ja chcę tam iść? Oczywiście. No, oczywiście, że tak. I tak, tu jest teleport. Tu jest teleport, a ja bym wolał raczej na tego teleporta się nie nabawić. Wiem, że to zrobiłem, ale nic nie widzimy. 12 sekund jesteśmy ślepi jak kryty. Dlatego wolałem jednak do tego teleportu wejść. Jak się umyję, to nic nie jada, prawda? Serio, Gucio widzę. Zresztą wy też. Dobra, odzyskujemy HP. Jest czarna dziura. Giga czarna dziura. Jest zdublowanie zakręcia. Przy naszych różdżkach to nie jest jakieś tam super, niestety. Rzucanie teleportacyjne. Czym było rzucanie teleportacyjne? Rzucanie teleportacyjne. To było, to nie było to. To było to. Rzuca zakręcie od najbliższego wroga. To jest do dupy. Ale gigantyczną dziurę bym wziął. Zobaczmy, jakie mamy perki, żeby w razie czego zrerolować tego. No i tak. Chłoniczna teleportacja. Otrzymujesz 20% mniej obrażeń, teleportujesz się za każdym razem, gdy ktoś zada ci obrażenie. Bez sensu. Życie na krawędzi. Twoje zakręcia zadają 3 razy więcej obrażeń, gdy masz mniej niż 20 punktów zdrowia lub mniej niż 25% maksymalnego zdrowia. I koniec odpychania. Wrogowie nie mogą już cię odpychać. No, to nic ciekawego. W każdej świętej górze będzie dodatkowy przedmiot, którego nie udało ci się jeszcze odkryć. No tak średnio. Wampiryzm średni, szybsza lewitacja, lewitujesz 75% szybciej. Dobra. Przepraszam, napad kaszlu. Niech będzie to. No niestety nie stać nas już na podwójne zakręcie. No trudno. No trudno. Weźmy sobie odświeżenie zakręcia i idziemy dalej. Zobaczymy, czy w ogóle uda nam się do tej świętej góry w następnym poziomie dojść. Chociaż teoretycznie, przepraszam, nie będziemy nawet tam próbowali wejść. Twoja moc wystarczyła, żeby... Oła. Ała. Co to jest? Mikstura woda? Ale już mam miksturę wodę. Coś chciałem powiedzieć, ale się napatoczyły różne stworki. Aha. No to jest problem. To jest problem. Próbuj nie. No czemu to mi tyle obrażeń zadaje? To złoto, złoto, złoto. O, nie, nie, nie. Jezu, ile DPS-ów, ile DPS-ów. O jezucku. Dajcie mnie różdżkę. Dobrą różdżkę. Czym ty jesteś? 0830. Uuu. Uuu. Uuu.
Ej, dobra. Chyba mam nową różkę. Tylko tak, po pierwsze trzeba wywalić to. I w końcu może... Oj, to nawet kopie. To nawet kopie. Jest lepiej. Tylko pytanie, czy to mnie też może zabić. To jest pytanie za 100 punktów. Zobaczymy, kto jest lepszy snajper. Ja jestem lepszy snajper. Hehehe. Ej, to ma spore DPS-y, tylko... Czemu ty masz moją różkę, gnoju? Różkę, której jeszcze nie znam. 22, 70, 19 ładowania many. No weźcie sobie to w kapcie włóżcie. Nie chcę tej różki. Kto w ogóle takie różki daje? No. Nie, nie, 36 HP. Nie umrę. Not today, bitches. Nie dzisiaj. Nie dzisiaj, choćby nie wiem co. Nie dzisiaj. Bo wiedziałem to i za chwilę umrę pewnie, ale... Ale jeszcze żyję. Jeszcze żyję. Kochani, jeszcze żyję. 36 HP, no czyli kurde. Mamy tą czarną dziurę, to trzeba o tym pamiętać. Trzeba o tym pamiętać. Teoretycznie możemy już przejść nawet do mapy dalej. No nie byłem aż taki pazerny na to złoto. Tu chyba coś wybuchło, ale nie jestem pewny. No, fajne są te DPS-y z tego, nie powiem. Fajne, fajne. Bo boję się, że zaraz jakiś... O właśnie, taki gnojek. Strasznie duży rozrzut ma. Ja już chyba słyszę teleport. Czy to kopie? O ty! O ty gnoju! Czemu to wali tym... tą kulką, ten duszek? Czemu ten duszek wali kulką? O nie, znów ten. O, ła. Ale się kurde, podpalę i będzie problem. No, serio, jeden piksel cię boli? Weź, bo ja tu mam gnoja. Gnoja kowboja. O, fuck. Woo! No nie! 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 No bez jaj! Czemu oni przyszli za mną? Czemu? Au! No dobra, kochani. Oh shit, here we go again. Ej, program Noita przestał działać jak zwykle. Czy mi się udałoby wejść tam na górę? Pewnie nie. Więc dobra, w tym odcinku zrobimy to inaczej. Zrobimy to inaczej, a dokładniej mówiąc, będę chciał przeszukać jak najbardziej, nieważne ile HP stracimy, nieważne ile nam zostanie, będę chciał przeszukać... Gdzie? Będę chciał przeszukać jak najbardziej pierwszy poziom. Potem spróbuję się wrócić i przejść wyżej na to drzewo. Może uda się nawet coś odkryć. Na to, że znajdziemy jakąś różdżkę, która będzie fajna i będzie game breakująca, to no niestety nie liczę. Ale. No, to jest pewnie... Plus, aha, to nie. Myślałem, że to będą feromony może, ale niestety nie. Widzę, że mamy trzy bombki w magazynku. Na serio, ta różka jest do dupy. Ta różka jest do dupy, to strasznie do dupy. Ja już wolę to. Do razy lepiej. Albo i 200. Zlej się wodą. No właśnie. Sto razy lepiej się teraz czuję z tą różdżką. Dobra, co to jest? Krąg osłaniania.
pole magii ochronnej plus 25 opóźnienia. No to tak bez strzału, bez rewelacji. 10.07. Dobra. Nie jest źle. Szkoda, że jest losowe, ale nie jest źle. Znacznie więcej many, czyli możemy strzelać ile chcemy. Troszeczkę wolniejsza. Ale naprawdę nie jest źle. A dodatkowo możemy to robić w ten sposób. Pyk. Nie chciałem bomby użyć. Ruszko, ty to idź tu. Dobra, ej, jest jakiś progres, jest jakaś myśl. Może to nie jest różka gamebreakowa, ale i tak jest dobrze, o dziwo. O, wlej się wodą, wlej się wodą. Pająki to wasz pogrom. Z okazji też i mój. Nadal będę chciał zmienić tą różkę na co innego, bo... Mimo iż to fajnie strzela, to jednak ma te DPS-y niskie, chyba 3-5 maksymalnie. Ej, wy zazwyczaj tak nie walicie. Wy zazwyczaj tak, panowie, nie walicie. Tam odwaliło. Pajączku, chodź. Pajączku, chodź, bo ja chcę złoto. 240 dolców. Nie jest to dużo, nie jest to mało. To jest ściana. Widzę złoto, do którego nie dojdę. Widzę skarb, którego nie mogę posiąść. No wiesz co, ty naprawdę masz takiego cera dzisiaj? Ty jakiś seko emka. Pyk, pyk, pyk. O, ale za to ja mam takiego słabego cera, że o matko. Dobra, tu nie ma przejścia. Idziemy na górę. Dobrze by było, jakbyśmy znaleźli jakieś kurcze... Przedmiot, który by nas odpychał, żebyśmy mogli latać. Latać długo i latać przyjemnie. I mamy HP upa. Mamy HP upa. Jezu, ile to pole energii tutaj stoi. Ile można? Ale tu już wracamy na górę, kierujemy się na lewą stronę, o ile się da oczywiście. Chyba się nie da. Jedną bombkę straciłem już z głupoty. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Dzień dobry. I skopa dziada. No. Prawie się udało? Czy się udało jednak? Chyba się udało, bo tu jest węgiel. Ale i tak tędy jeszcze przejdziemy. Co mi strzelasz, gołganie? Czym ty jesteś? Worek. A w nim mosiąc. Mosiąc, który jest nieprzydatny, bo nie jest złotem. Mosiąc, który nie jest złotem. No logiczne. O nie. Ty, gołganie, to jesteś niebezpieczny, bo jak ty mnie strzelisz, to możesz mnie nawet zabić. Zawalone kopalnie. Dzisiaj staram się przejść właśnie w lewą stronę bardziej. Co mnie tu zabija? Oprócz mojej pazerności to chyba nic. 45 HP. Tału nie ma, ale... O nie. Chyba to ja nie chcę. A, nawet nie był taki ciężki. O dziwo, nie był ciężki. A niech to się wywali. Chyba zabijemy w ten sposób. Umieraj! Ty też. Gnoju. Ale widzicie wy to? Żadnych serio, żadnych różdżek, nic. Nul. Po prostu tragedia. Tragedia. Myślałem, że dzięki temu, że mamy rozlaną tą butelkę, mamy non-stop 100%, ale jednak nie. Żadnego sekretu nam to nie odkryło. Dlatego idziemy jeszcze bardziej na lewą stronę. W sumie dobrze się wywaliliśmy tam, bo w teorii żadnych dobrych perków tam nie było. Znając siębie, znając siebie i swoje umiejętności, pewnie byśmy przegrali po 3 minutach. No weź, ty umrzyj.
złotko wzięte. Co to jest? O, stal? Stal. Czemu to się pali? Ło! Stopiony metal. A, to jest stopiony metal. Ale mnie zrobił w bambucie. Ale mnie zrobił w bambucie. No wiecie wy co? Jeszcze się spalę, prawda? Nie palę się. Tu jest już ta lewa strona. Ja tu widzę różdżkę. Tu jest wejście. Crazy Frogi! Nie! Ale uff, dobra, to był konar, który nie chciał zapłonąć. Ja was inaczej, kurde, zrobię, dziady jedne. O, prawie wyszło. Jest jeszcze jedna żaba. Nie bądź pozerny, Shira. Ja i tak jesteś pozera. Dobra, i jeżeli to się nie uda, to nie weźmiemy tej różdżki niestety. O nie, czekajcie, tam jest chyba wejście od tyłu. Dobra, nie było tematu. 10.07. Koło 2 many, kurde, niskie. Dobra, zaczynają się game breaki, a ja mam 13 HP. To oznacza, iż staramy się teraz przeżyć. Nawet jest na to szansa. Wiem, że tam było to przejście, no ale nie mieliśmy nic, co by nas mogło oświetlić, więc to też flipa pod tym względem. Dobra, bierzemy to. O, tak. I mamy nawet oświetlanie w razie czego, mamy wizję. I mamy mój ulubiony przedmiot, świetlne wiertło, aperki to radar przedmiotu, wyczuwasz pobliskie przedmioty, naboje zemsty, gdy traficie pocisk, odpowiadasz ogniem i zyskujesz 20% odporności na pociski i wybuchy, lewitacja napędzana wściekłością. To albo to, kochani, ale. To już jest koniec odcinka na ten dzisiejszy czas, na tą naszą niedzielkę. Kochani, no powiem wam szczerze, że nawet nam to wychodzi, o dziwo. DPS może nie są jakieś super, ale jakby jeszcze jakiś tam berserk tam wpadł, to by było naprawdę ciekawie. No lepsze niż to, dobra kochani, ale pamiętajcie o tym, że jest Discord, pamiętajcie o stronie spokishiro.pl, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu, grał dla was Shiro i latający kamień, który się z wami żegna. Trzymajcie się, hej.